Polsce w tym roku upadły 302 przedsiębiorstwa. Jest to o 10% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, czyli można powiedzieć, jest nieźle. Natomiast no, trzeba przyznać, że nie wszędzie, nie we wszystkich branżach ta poprawa nie jest jednolita. Natomiast na tle innych krajów, generalnie na tle średniej europejskiej, jest to wynik naprawdę niezły. W większości krajów ten wskaźnik oscyluje w granicach zera, nieznacznie się poprawia, nieznacznie się pogarsza. W całej Europie w tym roku upadłości będzie mniej, około 2-2,5%, więc w Polsce na tym tle wypadamy naprawdę nieźle. Mamy bardzo duże zróżnicowanie w ramach kraju, czyli to ryzyko nie jest jednolite w skali Polski. Wzrost upadłości to dosyć znaczny. Mamy w województwach północnych i wschodnich, ta ściana północno-wschodnia. Wiąże się to z, można powiedzieć, dużo mniejszą siłą nabywczą tego handlu przygranicznego. Nie tylko z embargiem, ale także na przykład właśnie ze spadkiem wartości waluty naszych wschodnich sąsiadów, Rosji, Białorusi i tutaj te lokalne usługi, handel jakby na tym traci i to widać. Natomiast druga fala upadłości, wzrost tak naprawdę, wbrew tendencji w skali całego kraju, jest na południu, na południowym zachodzie. Jest to województwo opolskie, śląskie, dolnośląskie. Tutaj przyczyna jest zupełnie inna. Tutaj upadłości rosną na skutek problemów górnictwa, z tym, że wiemy, że pomoc państwa jakby pomaga bezpośrednio kopalniom. Natomiast firmy produkujące maszyny, sprzęt na potrzeby górnictwa już na tym nie korzystają, bo jednak tych zamówień nie ma. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie tania ropa, tanie surowce sprawiają, że nie ma nowych inwestycji w wydobycie. I polskie firmy maszynowe, wydobywcze no po prostu na tym tracą. Co więcej, pomoc na potrzeby górnictwa no zachowuje jak na razie miejsca pracy, pomaga zachować miejsca pracy, przynajmniej w kopalniach, ale no wszyscy wiedzą, jak trudna jest sytuacja. Ryzyko upadłości w skali całego kraju nie rozkłada się jednolicie. Mamy poprawę w województwach znajdujących się w środku kraju, Mazowsze, Wielkopolska, także Pomorze, południowy wschód kraju, Małopolska, Podkarpacie notują dużo niższą liczbę upadłości niż przed rokiem. Natomiast w Polsce północno-wschodniej, jak i południowo-zachodniej tych upadłości mamy niestety więcej. Z różnych przyczyn, ale w tych regionach w tej chwili ryzyko jest większe.